była z rzutów, przyjdzie jeść liście i korzenie. Kończy się amunicja i targa odzienie. Wielu przeszło granice, zostałem wtopiony w zieleń, schowany pod świerków spódnicy. Wszy więcej niż włosów. Wieśniacy zatrzaskują drzwi, przekonani terrorem. Dystans. On jest moim wymiarem. Trzyma mnie opór tylko oń. Opieram się oń, jak opój o płot. Trzyma mnie opór tylko on. Opieram się oń, jak opój o płot. Trzyma mnie opór tylko on. Opieram się oń, jak opój o płot. Tło jest mniej ważne. Sala czy las? Partyzant prawdy? Może to właśnie ja? Tak to wyszło wtedy. Kiedyś Karol Maliszewski, pisząc o tym utworze, w zasadzie o ostatniej strofie, nazwał ją transcendującym jazzem. No, kontekst muzyczny, meliczny jest chyba dla pana profesora no, często tym kontekstem najważniejszym. Tak. Tutaj chodzi mi po głowie teraz nie tylko to transujące jazzowanie, dżemowanie, ale też taka specyficzna fraza rapowa, skandowana, która z czasem już w takich nowszych realizacjach przechodzi wprost w taką polifonię, a nawet w wielogatunkowość, bo pan profesor ma w swoim dorobku libretto. Tak, to tylko że libretto to jest najmniej muzyczny utwór, jaki w życiu napisałem, bo libretto ma być dla kompozytora jest, a nie dla poety. Także tak, no byłem wielki wielkniarz. To się pochwalę, no bo to raz w życiu człowiek taki miał. Trafiło się ślepej kurze ziarno. W związku z tym udało mi się jakimiś przez relacje międzyludzkie być wytypowanym przez Eugeniusza Knapika do tego, żeby napisał libretto o opery, którą wtedy on zaczął, nad którą zaczął pracować. Miało to być libretto według powieści Melvilla Moby Dick. I basta, no i miałem sobie libretto. No i zaczęliśmy długie prace, one trwały, moje trwały 3 lata, jego 13. Także ja już dobrze zapomnieć, co tam napisałem, on tam dzwonił mistrz, mówi, to co tam w piątej piosence akcję szuca. W związku z tym pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym, żeby poprawić, zrobić jak mu pasuje, bo on tam mu brakowało powtórzeń, za dużo syl. Takie bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o twórcę i pisanie libretta. Natomiast nie czułem tam, że tak powiem, muzyki. Raczej czułem się zdominowany przez kompozytora i tak miało być. No, on miał dostać tekst, który chciał mu się układać w muzykę. Natomiast faktem jest, że ja też się przyznaję do tego, że jestem absolutnie przekonany, że poezja musi być meliczna. No, jest z natury meliczna, jest pieśnią, w związku z tym ona musi brzmieć. No, próbować brzmieć. I też wysiłki poety powinny iść w kierunku, tak w moim przekonaniu, bo to przecież różne są szkoły pisania wierszy, żeby to miało mięso, żeby to było takie wymiar miało istnienia, żeby to brzmiało, żeby to język się plątał, pluł, usta męczyły się i tak dalej. Bo to jest, wydaje mi się, istotne od samego początku dla sensu poezji. Ona powinna być wykonywana, nie tylko czytana, wykonywana głośno. Stąd absolutnie tak, ta muzyczność ma dla mnie bardzo duże znaczenie i ona, bez niej sobie nie wyobrażam, chociaż może kiedyś, ale nie wyobrażam sobie dzisiaj, że można pisać wiersz bez tego aspektu brzmieniowości. Potem było też oratorium, kolejna forma. Tak, to dalsza część współpracy z panem Eugeniuszem Knapikiem to była forma prywatne oratorium na zamówienie prywatnego sponsora. Świetnie, praca trwa znacznie krócej i ono faktycznie nawet to piękny utwór muzyczny jest, było wykonywane w Katowicach przez NOS podczas jakiegoś tam
dni UNESCO, nie pamiętam dokładnie, ale wrażenie, no, pierwszy raz to i ostatni raz w życiu słyszałem, bo to niestety nie nagrano tego nigdy. Ogromnie wzruszenie mnie ogarnęło, jak można z takiej kiepskiej poezji taką naprawdę genialną moc zrobić muzyczną. Cudowne, zupełnie. Moby Dick to w ogóle jest arcydzieło, podobno mówią znawcy muzyczne. Literackie to powinno być lepsze znasz. Natomiast i potem były przypadek, wiem do czego pan zmierza, piosenki, bo myśmy mieli takie różne pomysły z różnymi składach koleżeńskich, żeby pisać piosenki, też teksty piosenek. Część z tych piosenek jest dziwny taki projekt Prus. Wymyśliliśmy sobie, że przerobimy nowelę Prusa na piosenki. W ramach roku Prusa kolega, przepraszam, jest brutalnie chciał znaleźć pieniądze na funkcjonowanie, żeby zgłosił projekt. Przerobimy Prusa na piosenki. Będzie taki projekt edukacyjny. No i to siadłem, zacząłem te nowele czytać i przerabiałem je nam piosenki z refrenami i tak dalej. No, śmieszne. I on do tego miał, zrobił do tego muzykę. Projekt się skończył. Nie skończyliśmy tego projektu, bo się zmieniła tam decyzje finansowe. Natomiast zapisane zostało, państwo kupią, nie tak drogo kosztuje książkę. Tutaj w środku są ten Prus projekt, jest te teksty. Możecie sobie państwo przeczytać. Niestety muzyki nie ma, bo ona była jako na takim demo nagrana. I to faktycznie to są te przygody z piosenkami, czy z taką estradą sensu stricte. Skoro jesteśmy przy estradzie, to nie jest aż tak daleko do teatru życia codziennego. Było Obce Ciało. Była Środa Popielcowa, ale jest też utwór, który wydaje mi się jakoś spokrewniony z tym wierszem tytułowym. Utwór, w którym pojawia się motyw całorocznego popielca na pewnym wzgórzu. Utwór też bardzo muzyczny i utwór otwierający nas na kolejny wielki temat pańskich utworów, a więc na takich małych bohaterów, małych oczywiście w cudzysłowie wielkim. Czy moglibyśmy prosić pana profesora o Dom na wzgórzu i potem... Z przyjemnością. Poety prosić o wiersze to jest ryzyko. Nawet sobie założyłem, nie wiedząc, że pan będzie chciał, żebym... To jest wiersz dosyć długi, za co bardzo przepraszam. I dosyć chyba skomplikowany, jeżeli chodzi o tę właśnie warstwę brzmieniową. Także... Postaram się to wykonać dobrze. To jest z tomu Kraj Gerazeńczyków, ostatniego tomu, który wyszedł w wydawnictwie Arkana kilka lat temu. Dom na wzgórzu. Ktoś może z litości, kiedyś, może zmarły mąż, choć to nie wierzę. Albo jak już zamarzł w rowie w okolicy domu i nie wiadomo, jakie skargi jego przyjął miękki śnieg. Nie było jakoś zimno wtedy, śnieg tajał. Nie dało się przejść. Zatem później, może sąsiad albo inny ktoś, przecież tego nie wiem, gościem jestem, za chwilę odejdę. Pierwszy raz po tylu latach sąsiedztwa wpuszczony za próg. Wszak widzę robotę misterną, płyty z pilśni. Pamiętam je dobrze z lekcji w dawnych czasach. Brązowe z jednej strony, w kratkę, druga to lśniąca powierzchnia. Przybite, by nie sypał się z góry pył, glina i otręby. Bo je mieszali tu, robiąc z nich powałę na strychach. Sam u siebie zrywałem ją kiedyś, z desek na poddaszu, szara skorupa i kurz. Kiedy to schło, leciało na dół w kuchni przy gościach na pościel, papier, ludzkie głowy, popielec całoroczny. Tam, gdzie te płyty schodziły się, przybił listwy płaskie, zaokrąglone i wszystko razem pomalował na zielono. Ma pani zielony sufit, mówię, tak jak cały dom. W kącie łóżko przykryte kapą, krzywy stół, kuchenka na prąd, nad łóżkiem małe okno, ześczą się. Mówi, jakby go tłumacząc. Ześczą się. Teraz jakby tu, no, tłun. Dobry jest kot. Musi wos się bał. Plama na chodniku, pudła ze sklepu, rozpłaszczony jakiś dywan stary,
pod nim strzępy czegoś, jak kolc, ręcznik, szmata, obok gumoleum. Ciepło tu u pani, mówi żona. A to łun się zlął, mam jeszcze pokoi, chcecie widzieć? Był tu u mnie ksiądz, niedawno, po kolędzie. Płyty jeszcze niżej, meblościanka, stolik, obrusik i świeczka. I dołu miłobrozek. Na stoliczku wazon, bezokienne wnętrze dusi oddech. Grzyb wypycha od północy ścianę. Wietrzy tu pani? Pyta żona. Taki ziom? Idzie za nami do drzwi. Złamana w połowie, wspiera się, ręka jej drży na dębowej lasce. Co by tylko łun nie chodził, byłoby dobrze. Nie rozumiem. Kto? No łun, powiada. Coś i goda i stuka do okna, do drzwi, ale jomu nie otworzy, skrzywdziłby i milknie nagle. Dom na wzgórzu, ostatni przed lasem i z tyłu za nim, jakby ktoś uciął jetasakiem, polany z łoskotem rzeki lecą w dół. Jakby świat widzialny kończył się już tu. Jakby otwartość pól, miec, ścieżek, sarnich tropów, jakby ludzkie drogi, jakby naganiane wiatrem ciągłe słoty. Tak, wszystko, co z nami działo się, od kiedy pamięć sięga wstecz. Od kiedy schodzą z gór potoki, zsuwają się lody, odkąd pomyślał sobie kiedyś ktoś, że będzie jednak starał się, choć ciężki los wciska go w ziemię, w płacz i w złorzeczenie. Jakoś podnosić nieustannie nogi i stawiać mimo wszystko kroki. A niebo, gwiazdy, planety i słońce ciągle są z nim w wędrówce bez końca. Tak mi się zdało, żeśmy tu właśnie dotknęli brzegu, krańca, kresu może nawet, który przecina każde i w tym i nasze życie w dół, w pół i pali żywcem. Ganek dziurawy jak durszlak. Śnieg wciska się w szpary, hula wiatr. Patrzy za nami w uchylonych drzwiach, złamana w pół postać. Jeszcze widać dobrze zrytą życiem twarz. Odchodzimy, tak trzeba, co jakiś czas wracając spojrzeniem. W dół wiedzie nas stop. Za nami już tylko zieleń domu, uchylone drzwi. A w drzwiach ludzka, pogarbiona postać. A wokół niej mrok. Nastał mrok, nastały brawa. Myślę, że kończymy, to dobry czas, aby może jeszcze nie skończyć, ale żeby tą pierwszą część naszego spotkania troszkę już pożegnać i no właśnie, czy są jakieś pytania z sali? Wszystko jasne. W tym roku. Może jakieś prośby poetyckie o wykonanie autorskie? Ja się staram skonstruować jakieś trudne pytanie. Nie musisz trudne. Trudne to nie ma szans na odpowiedź. To lepiej proste. Ale właśnie, bo lubię patrzeć, jak się ci męczą. Autorzy męczą. Po pierwsze, nie mogą, znaczy, nie możemy panu głosu nie mogą zrozumieć, o co chodzi, a nie wypada im powiedzieć, że pytanie jest głupie. Bo nie, otóż, czy zastanawiał się pan nad tym, żeby się kiedyś rozstać z literackością? Bo to, jak słyszę pana Ireneusza, pana to wszystko obraca się w takim zaklętym kręgu literackości. Profesorowie, adiunkci, dysertacje, a jeżeli jest jakiś sens w tym, co starałem się usłyszeć, to ten sens to jest wtedy, kiedy się wykracza poza ten zaklęty krąg literatury. Ale to w antropologii kultury to jest orbis interior, czyli każdy coś takiego ma, łącznie z introspekcją. Ja pytam autora o odpowiedź, czy
nie ma takiej pokusy, żeby machnąć ręką na to, co jest lub będzie literaturą literacką, a napisać coś innego. Wie pan co, to miał pan rację. Żaden adiunkt udało się nie panu bardzo trudne pytanie zadać, faktycznie. Gratuluję. Teraz muszę, tak pan dokładnie zarysował pan scenariusz mojego wystąpienia. Teraz muszę jakoś to rozwiązać ten dylemat, który mi pan na szyję zarzucił. Gratuluję, dziękuję. Wie pan, tak? Nie, bo jakbym nie chciał uciekać erudycji akademicką. Ja teraz sobie uświadomiłem, że dawno temu miałem taki spór z Marcinem Świetlickim, bardzo dawno, w 90-tych latach, na temat fałszu, nieliterackości, jak się pisze wiersz. Nazwałem ten fałszowanie pozycji literackiej, znaczy antyliterackiej, antyliterackości, o charyzmem, co ostatnio ktoś mi wytknął, że to było niedoczytanie Ohary i tak dalej, i tak dalej. Nieważne o termin. Miałem takie wrażenie, że jest taka pokusa w twórcach wszystkich nas, i w tym pytaniu pana ta intencja też dla mnie mieszka, że będziemy nagle literaturą uprawiać nieliteracką. No jakby, czyli jak? Jakoś poza literackością, nie będziemy literacy, będziemy pisać językiem, który jest językiem nieułożony, no nie wiem, jakoś nie umiem tego nawet opisać. I teraz moim zdaniem, kiedy w tych takich marzeniach poetów lat 90. było to, żeby być naturalnym, czyli jakby nie pisać wierszy, tylko ścierać, przepraszam, cytuję wiersz, gówno ze schodów Muzeum Narodowym, no to jest wierszu napisane i to jest literackie strasznie. Natomiast pokazuje, że nie chce być literacki, że to literatura jest nie tylko, że gówno na schodach Muzeum Narodowego napisane wiersz. No to jest moim zdaniem bardzo piękna metafora i tyle, ale dalej pozostaje to w konwencji literatury. Nie ma ucieczki, przepraszam, że zabrzmiała herezja. Dla mnie w tym pytaniu jest haczyk, dlatego że ja uważam, że nie ma ucieczki przed literackością, czy to będzie na akademii, czy to będzie nie na akademii, jak się tworzy literaturę, jakiejkolwiek jej formę, to się jest literacki. Kropka. Tu nie widzę możliwości jakby innej odpowiedzi. Tak. To bardzo dobrze. W porządku. Dziękuję. No, ja nie się bałem, że zwieje pan z widelcy. Nie, że gdzieś ucieknę. Tu był pewien podstęp. Po prostu ja odmawiam jakichkolwiek innych kompetencji literatom. Oprócz tego, że są składaczami słów w jakimś porządku, który zadawala mnie przy słuchaniu. I koniec na tym. To znaczy, dziękuję. Odbieram jakiekolwiek inne znaczenie. Jeśli można, to ja oczywiście tutaj już podpadnę zupełnie profesorowi Makarewiczowi, ale dzisiaj czytałam książkę Literatura jako trop rzeczywistości. Książkę cytowaną z kolei w książce pod tytułem Powrót do świata. I widać, że to dręczy tych gwiazdorów takich z Instytutu Badań Literackich. Z jednej strony mamy dogmat poststrukturalistyczny, jakobyśmy byli zamknięci tylko w świecie słów, system autopoetyczny, tam konstruktywiści tutaj widzą, a z drugiej strony chcą nawet ci gwiazdorzy dotknąć właśnie tajemnicy, no to się pisze o doświadczeniu, o jakiejś poetyce doświadczenia mistycznego, ten Przerembel to byłby świetny przykład epifanii poetyckiej i tutaj znowu gwiazdo nad gwiazdami, Ryszard Nycz twierdzi, że gdzieś tam jeszcze przed nowożytnością to można było liczyć, że absolut, gdzieś transcendencja prześwieca przez motyw literacki, a potem już, kiedy następuje odczarowanie świata, to tajemnicą jest rzecz sama w sobie. Więc rzeczywiście krążą koło tego badacze literatury. Tylko ja się pytam, dlaczego nas pozbawiać realności naszej egzystencji w tym, co robimy. To gadanie i to uprawianie takiej quasi nauki, bo przecież w gruncie rzeczy to jest rodzaj, nie wiem, zabawy, stylu życia. Przecież to nie jest taka nauka jak chemia.
tylko to jest właściwie jakiś rodzaj przeżywania egzystencji, filozofowania. Dopatruje się w tym też swego rodzaju działalności poznawczej, jakiejś próby dotknięcia tajemnicy, przemijania. To jest banalne, kiedy się ma 20 lat, ale w pewnym momencie to jest naprawdę takie zadziwienie, że o, to mnie dotyczy. Więc wydaje mi się, że to rzeczywiście tutaj może pan profesor ma rację, że my się tak zamykamy, ale to jest właśnie życie, to zamknięcie się w świecie znaczy. Ale ta literatura nie musi być interdyscyplinarnym opisem człowieka. Nie, no to w ogóle dlaczego no człowieka, dlaczego nie Boga, dlaczego no nie bytu, dokładnie. Dlaczego no nie świata? No właśnie mówię, że nie musi. Nie musi, nie ma takiej potrzeby. No ten ostatni wiersz to był przecież i nie literacki, i literacki zarazem. I miarą wielkości poety jest głębia jego wrażliwości, a nie literatura jakaś tam. To on straszny banał. Banał ja się nie pytam o wrażliwość jakiegoś pana, czy jego filozofię, tylko pytam o to, co jest zrobione w języku. Mhm. Amen. Reszta... Literatura jest językiem, koniec. W myśli, a potem wypowiedzią jest. Zapisanym faktem. Czego innego wymagam od filozofów, a czego innego od poetów? Chociaż Platon kiedyś chciał wypędzić poetów z państwa. Zgadza się. Miał rację. No, nie. Wcześniej poeci to było trochę coś innego niż teraz. Ja marzę o poetach, którzy nie byliby tymi, których nazywano poetami w czasach Platona. Tacy nie wiem, PR-owcy, gdyby to przełożyć na nasz język. Jak to ornamentatorzy, bo chyba to był to coś, co Hebel to nazywał, to podejście, ale, o którym pan mówi. Ale też jest to jest nie fair, ja już odłączam teraz mikrofon, bo rozmawiamy, teraz nie będzie. Ale używanie na przykład tautologii w porach poetyckich też miało inne znaczenie, przecież te 2000 lat temu, 1000 lat temu, a teraz. To też jest kwestia tego, jak dekodujemy, prawda, kwestie derywatów, które wektory między znakiem a symbolem się zmieniają z czasem. No, tam jechał do sen. Sensybiliści, ja uważam, że mieli rację, kiedy mówili o tym, że literatura polska rozwija się do Bachi, prawda, i potem po Bachu. Bo to rzeczywiście jest taki pomijany moment, bardzo ważny dla rozwoju literatury polskiej jako gry językowej. Bacha ze względu na swoje pochodzenie, na tę sytuację, w jakiej wtedy funkcjonował, no to jest taka specyficzna epoka. Tylko, wiecie co to państwo robi? To nie jest taki prosty, bo w zasadzie jak się na przepraszam, przechodzę na pozycję historyczno-literacką teraz troszkę, bo jakby... No jest pan profesor. Kim jest Baka? No, Baka jest kaznodzieją. A tak naprawdę jest jeszcze poza tym, że jest kaznodzieją, to jest misjonarzem trochę kulturowej dziczy. Bo on ma chrystianizować może nie pogańskim kraju Rzeczpospolitej, ale no, ludzie, jak najniżej schodzą. W związku z tym celem Baki jest, tak mnie się wydaje, jak rozumiem ten zabieg, jest cel jest jasno postawiony, obudzić sumienia ludzi, żeby oni wystraszyli się, że umrą, jak dobry kaznodzieja, i żeby wystraszywszy się tego, że nastąpi